Jeszcze raz Was serdecznie witam i bardzo proszę, żebyśmy na moment jeszcze skłonili głowy w modlitwie, dobrze? Boże i Ojcze łaskawy, który mieszkasz na wysokim niebie, dziękujemy za Twą wielką miłość do nas i za to, Ojcze, że dałeś nam Twoje słowo, z którego możemy poznać Ciebie, poznać to, co nas czeka. I prosimy, Ojcze, bądź teraz między nami Twoim Świętym Duchem, daj nam zrozumienie Twojej woli i pomóż, byśmy ją w swoim życiu wykonywali. W drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. Chciałbym z Wami dzisiaj przestudiować fragment Ewangelii Łukasza, fragment 16 rozdziału Ewangelii Łukasza i powiem Wam, że akurat ten 16 rozdział z Ewangelii Łukasza jest takim, gdzie są zapisane dwie najbardziej dla mnie trudne do zrozumienia przypowieści Pana Jezusa i dosyć takie chyba też kontrowersyjne. Pierwsza przypowieść, która jest zapisana w tym rozdziale, to przypowieść o nieuczciwym zarządcy, a druga o bogaczu i Łazarzu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na tej drugiej przypowieści o bogaczu i Łazarzu, ale zanim przejdziemy do tego tematu, musimy zobaczyć tło, jakie towarzyszyło wypowiedzeniu tej przypowieści przez Pana Jezusa. Dlaczego ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu według mnie jest taka kontrowersyjna? Chociaż teraz już, kiedy poznałem, myślę, że we właściwy sposób znaczenie tej przypowieści i to, co Pan Jezus chciał przez nią przekazać, nie wydaje mi się aż tak bardzo kontrowersyjna, no ale w tej przypowieści są pewne takie fragmenty o wędrówce, powiedzmy, po śmierci do nieba, czy tam na łono Abrahama, czy gdzieś na miejsce jakiejś męki i tak dalej. Także są tam pewne takie elementy, które my, znając całe Pismo Święte, wiemy, że tak naprawdę nie mają miejsca. Dlaczego Pan Jezus coś takiego użył? 16 rozdział Ewangelii Łukasza zaczyna się od wypowiedzenia przez Pana Jezusa przypowieści o nieuczciwym zarządcy czy też nieuczciwym szafarzu. Pan Jezus tą przypowieść kierował do faryzeuszy, do ludzi, którzy znali Słowo Boże, ale byli też ludźmi majętnymi, którzy byli elitą ówczesnych czasów w tym kraju. Później, po wypowiedzeniu tej przypowieści, Pan Jezus skarcił swoich słuchaczy. Następnie podkreśla znaczenie zakonu. Podkreśla znaczenie prawa, które przez faryzeuszy było przecież bardzo skrupulatnie przestrzegane. I po tym wszystkim mówi przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Dlaczego ta przypowieść o nieuczciwym zarządcy też uważana jest za kontrowersyjną? Pamiętacie, jak ona się kończy, jakimi słowami? Jezus powiedział, że ten pan, u którego ten szafarz służył, co zrobił wobec tego nieuczciwego zarządcy? Ktoś z Was pamięta? Pochwalił go, prawda? No, pochwalił złodzieja za to, że kradł. Bo na czym polegała tutaj ta nieuczciwość tego zarządcy? Nie będziemy dokładnie studiować tej przypowieści, ale ponieważ ona jest jakby wstępem do przypowieści o bogaczu i Łazarzu, to krótko powiem, o co tam chodzi. Generalnie w tamtych czasach bogaci ludzie mieli swoje wielkie majątki ziemskie, no bo bogactwo w tamtym czasie to przede wszystkim ziemia i możliwość czerpania z niej korzyści poprzez sprzedaż różnych produktów, płodów rolnych. I w Izraelu jest gorący klimat, więc ci bogaci ludzie przeważnie mieli swoje wille nad brzegiem morza, gdzie było troszeczkę łagodniej, natomiast nie zajmowali się na co dzień interesami, to robili ich służący, zarządcy, czy też, jak to jest nazwane w Biblii, szafarze. I mamy tutaj do czynienia z takim szafarzem, który był bardzo kreatywny
i potrafił zadbać o swoje interesy. Na czym polegała jego nieuczciwość? Prowadził po prostu podwójną księgowość. Jedną taką faktyczną, a drugą na potrzeby swojego pana. Gdy sprzedawał jakieś płody rolne, to w swojej księgowości zapisywał we właściwy sposób, czyli jak sprzedawał oliwę, zapisywał, sprzedał 100 baryłek oliwy. Ale w księdze przeznaczonej dla swojego pana wpisywał ile? Pamiętacie? 50, prawda? No a kto brał potem pieniądze za te drugie 50? No oczywiście on do swojej kieszeni. Gdy sprzedawał zboże, czytamy tam o pszenicy, no pszenica nie była tak obficie tam uprawiana, nie było takich obfitych plonów, więc aż tak dużo kraść nie mógł. Jak sprzedał 100 korców pszenicy, to do księgowości swojego pana wpisywał, że sprzedał 80, a należność za 20 korcy brał do siebie. I w momencie, kiedy jego pan dowiedział się, że coś jest nie tak z jego służbą, że go okrada po prostu, postanowił sprawdzić. W jaki sposób mógł to sprawdzić? No po prostu wziąć księgę, którą szafarz mu dał i pojechać do kontrahentów i zapytać, ile naprawdę kupiłeś oliwy, czy ile naprawdę kupiłeś ode mnie pszenicy. Kiedy szafarz dowiedział się o tym, postanowił ubiec swojego pana i on pierwszy odwiedził tych kontrahentów. No i okazał dla nich, tak w cudzysłowie mówiąc, takie wielkie serce, prawda? Pyta pierwszego, ile tam masz zapisane? 100 baryłek oliwy. No to wy masz to, zapisz 50, a te 50 jest jakby w bonusie ode mnie, prawda? I tak samo z tym od pszenicy, wy masz 100 korców, a napisz, że było 80. I w ten sposób ten nieuczciwy człowiek osiągnął dwa cele. Z jednej strony, kiedy jego pan trafił do tych kontrahentów, okazało się, że księgi co? Zgadzają się, prawda? Tu 50, tu 50, tutaj 80, tutaj 80. A z drugiej strony zyskał wdzięczność i przychylność osób, które zarobiły na tym, ponieważ nie musiały tych pieniędzy płacić. I teraz, gdy czytamy końcówkę tej przypowieści, no to tam jest właśnie to słowo, które Pan Jezus użył, że pochwalił ten pan nieuczciwego zarządcę, ale co mu powiedział? Pamiętacie? Że zyskał sobie przyjaciół, którzy powinni go kiedyś wpuścić gdzie? W przybytki niebieskie, prawda? I powiedział do słuchających go faryzeuszy właśnie takie słowa. Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Czy jest to możliwe? Czy jest możliwe, żebyśmy nieuczciwie zdobytymi pieniędzmi, czy nawet uczciwie zdobytymi pieniędzmi, otworzyli sobie wejście do wieczności? To jest niemożliwe. Dlaczego Pan Jezus takie słowa użył? Pan Jezus wielokrotnie mówił w sposób odpowiadający słuchaczom. W sensie takim, że w taki sposób, aby w jakiś, chociaż w jakiejś mierze trafić do nich. Czasami Pan Jezus mówił do ludzi wygroby pobielane, tłuk, jak to mówimy brzydko, młotkiem po głowie, bo jeżeli widział, że normalne, łagodne słowa do kogoś nie trafiają, bo jest tak zatwardziały w swoim grzechu, to starał się w jakikolwiek sposób trafić do tego człowieka, żeby on swoje serce otworzył. I teraz mówi do tych faryzeuszy, czy wy myślicie naprawdę, że jeżeli będziecie pieniędzmi zyskiwać sobie przyjaciół, to wy dzięki temu traficie do nieba, że znajdziecie się na tej uczcie z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem? Zreflektujcie się, pomyślcie nad tym. I dalej Pan Jezus mówi, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość?
A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, kto wam poruczy rzecz własną? Pan Jezus starał się do tych ludzi trafić, żeby oni zrozumieli, w jak wielkim są niebezpieczeństwie, w jak bardzo są zaślepieni, bo uważali siebie za ludzi pobożnych, za ludzi, którzy są błogosławieni przez Pana Boga, a ich postępowanie tak naprawdę zamykało im drogę do nieba. Dalej Jezus mówi: żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie możecie z jednej strony przychodzić do Boga, a z drugiej strony kierować się chciwością i gonić za nieuczciwym zyskiem. I tutaj są chyba najbardziej tragiczne słowa z całej tej historii. Słyszeli to wszystko faryzeusze i Łukasz pisze o nich jaką charakterystykę? Jacy byli? Chciwi. Którzy byli chciwi i co oni zrobili? Oni wyśmiali Pana Jezusa. Dlaczego? Jak myślicie? Kiedy ktoś mówi mi w oczy prawdę, która jest dla mnie bardzo niewygodna, to jakie ja mam wyjście ze sytuacji? Albo zwiesić głowę i powiedzieć, no tak, to jest prawda, albo wyśmiać tego człowieka, starać się go ośmieszyć i w ten sposób zdezawuować to, co on mówi. I faryzeusze tutaj w tej sytuacji wybrali to drugie wyjście. Po prostu wyśmiali Pana Jezusa. Kto to jest, żeby do nas mówił takie słowa? I wtedy Pan Jezus powiedział do nich: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Jezus chciał do tych ludzi trafić. Wiecie, rzadko w Ewangelii czytamy o kimś z tej wysokiej warstwy faryzeuszy, saduceuszy czy kapłanów, żeby się nawrócił, ale byli tacy ludzie. Byli tacy ludzie, którzy do Jezusa przychodzili. I Jezus starał się, tak jak kierował swoje słowa do nierządnic, do celników, kierował je do faryzeuszy, do kapłanów, do każdej warstwy społecznej. Dlatego, że tak jak powiedział, on przyszedł, żeby znaleźć to, co zginęło. Żeby znaleźć każdego, kto tylko chce być znaleziony. I potem następują te słowa, o których powiedzieliśmy, że Jezus wywyższył znaczenie zakonu. Do czasów Jana, jest tutaj mowa oczywiście o Janie Chrzcicielu, czyli do czasów, do końca czasów starotestamentowych czytamy, był zakon i prorocy. Powiedzcie mi proszę, co to znaczy zakon i prorocy? O czym tutaj Pan Jezus mówi? Czego synonimem jest to wyrażenie zakon i prorocy? Nie tylko przykazania. Zakon to faktycznie przykazania, ale zakon też określa co takiego? Pięcioksiąg Mojżesza, prawda? Żydzi, kiedy mówili o Piśmie Świętym, mówili o trzech częściach, że zakon, pisma i prorocy, prawda? I kiedy tutaj w Ewangeliach czytamy, że jest powiedziane zakon i prorocy, to tak naprawdę to jest mowa o Biblii. Wtedy nie było jeszcze Nowego Testamentu. Nowy Testament był spisywany dopiero kilkadziesiąt lat później, czyli Biblia w tamtych czasach to były księgi, które my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem, a Żydzi nazywali to zakon i prorocy. I teraz Jezus do faryzeuszy mówi tak: do czasów Jana Chrzciciela, czyli do momentu, kiedy zaczęło być zwiastowane przyjście Mesjasza, kiedy zaczęto wzywać do pokuty, do nawrócenia się, była Biblia. A od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Ja pamiętam, jak kiedyś mówiłem na temat Jana Chrzciciela i na temat jego poselstwa i zadawałem w wielu zborach pytanie, czy jego poselstwo było popularne.
A to poselstwo było: pokutujcie i nawróćcie się. I prawie w każdym zborze mówiono mi, że to poselstwo nie było popularne, ale w Ewangelii Mateusza jest sprawozdanie, że do Jana Chrzciciela przychodziły tłumy. Przychodziło mnóstwo ludzi, każdy chciał, żeby Jan go ochrzcił. A Jan, nie wiem, jak dzisiaj byłby potraktowany, znaczy wiem, jak byłby dzisiaj potraktowany pastor, który by używał takich słów jak ja. No zostałby po prostu wyrzucony z pracy. Bo pamiętacie, jakie słowa Jan do niektórych katechumenów używał? Rodzaju jaszczurczy, czy tam plemię żmijowe, prawda? No gdyby ktoś dzisiaj tak powiedział do kogoś, no to przecież by miał bardzo duże problemy. Ale Jan był człowiekiem, który miał dar rozeznawania duchów i wiedział, kto dlaczego do niego przychodzi. I starał się do tych ludzi dotrzeć, żeby zrozumieli, że dać się ochrzcić to nie jest moda. To nie jest dlatego, że tak wielu innych uczyniło, że to jest w dobrym tonie, że potem można w towarzystwie powiedzieć: o, byłem nad Jordanem i Jan mnie ochrzcił. Tylko że chrzest jest czym? Jest zewnętrznym wyrazem pragnienia zmiany swojego życia, poddania się całkowicie Bogu. I teraz tutaj Pan Jezus mówi: Królestwo Boże jest zwiastowane, a wy się do Niego ciśniecie. Tylko że to nie ma znaczenia ciśnięcie się tam, takim jaki jestem, bo tak naprawdę to Królestwo to jest tutaj, w naszym sercu. I to chodzi o zmianę naszego nastawienia, zmianę naszego postępowania. I dalej Pan Jezus mówi: łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Czyli to, co trzymamy w rękach teraz, Biblia, ona jest niezmienna i nic z niej nie straci na ważności. Nie wiem, dlaczego akurat Pan Jezus wtedy przypomniał to przykazanie o zakazie cudzołóstwa. Być może tam były osoby, które miały z tym problem i dlatego wspomniał, że kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. I Pan Jezus w ten sposób jakby wprowadził słuchaczy i nas teraz do tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Czyli była mowa o nieuczciwości, o złodziejstwie i za wezwanie do tego, aby takie praktyki porzucić, co spotkało się z szyderstwem, z wyśmianiem ze strony słuchaczy. I Pan Jezus wtedy mówi, jak bardzo ważna jest Biblia i to, co w Biblii jest napisane, że ani jedna kreska nie może być zmieniona, że nic z tego nie przepadnie. I to jest właśnie tło wypowiedzenia przypowieści o bogaczu i Łazarzu. I teraz patrzymy na tą przypowieść. Nie będę czytał wszystkiego, ale powiem mniej więcej, co w tej przypowieści jest. Mamy tutaj pewnego bogacza, który korzysta z życia. Ucztuje, stroi się w piękne szaty, czyli po prostu ma bogactwo i z niego korzysta. A wokół niego żyją inni ludzie i między innymi pewien ubogi żebrak, który nie miał co jeść, leżał chory u bram tego bogacza i marzył o tym, żeby chociaż z resztek, które będą wyrzucone, się posilić, żeby coś zjeść. Także taki jest początek tej historii. I dalej czytamy w Piśmie Świętym, że zdarzyło się, że obaj, i ten bogacz, i ten żebrak, który na imię ma Łazarz, umarli. I Pan Jezus mówi, że Łazarz został przeniesiony na łono Abrahama, natomiast bogacz trafił gdzieś w jakieś czeluści, gdzie zaczął cierpieć męki. Czy to znaczy, że faktycznie istnieje piekło i że zaraz po śmierci ludzie trafiają albo do nieba, albo do piekła?
Pan Jezus tutaj użył popularnego w tamtych czasach poglądu wywodzącego się z mitologii greckiej o istnieniu takich miejsc, ale zgodnie z nauczaniem całego Pisma Świętego wiemy, że człowiek nie trafia do takich miejsc po śmierci, a poza tym, gdybyśmy faktycznie mieli tą przypowieść tłumaczyć dosłownie, to byśmy musieli się zastanawiać o tym łonie Abrahama i jego pojemności, i też dlaczego akurat ci z tak zwanego raju muszą cały czas patrzeć na męki tych w piekle i co to jest ta wielka przepaść, która ich oddziela. Ale to zostawmy na boku, bo tak naprawdę ta przypowieść ma inny sens i do czegoś innego nas kieruje. Czytamy, że w pewnym momencie ten bogacz, cierpiąc męki, no musiał zacząć myśleć na temat swojego postępowania, zreflektował się i prosi Abrahama najpierw o to, żeby przysłał Łazarza, żeby ten ulżył mu, zwilżając jego język. Ale Abraham mówi, że to jest niemożliwe, prawda? I wtedy ten bogacz ma do Abrahama bardzo taką ważną prośbę. Tutaj przeczytamy, że Abraham najpierw odmawia mu tego uczynku miłosierdzia, zwilżenia tego języka i wtedy też mówi o tym, że jest ta wielka przepaść, aby nikt się nie mógł z jednej strony na drugą przeprawić. I bogacz wtedy prosi Abrahama o coś bardzo istotnego. Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Ten bogacz zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie nie było właściwe, że zapomniał o tym, co jest najistotniejsze, zatracił się w tej hulance, w korzystaniu z dobrobytu. No i w tym momencie dla niego nie ma już żadnej nadziei. Ale ma 5 braci, którzy też są bogaci, którzy żyją tak samo, jak żył on, więc jaki będzie ich finał? No taki sam jak jego. A on nie chciałby, żeby oni też trafili na takie miejsce. No i teraz prosi Abrahama, żeby wysłał Łazarza, żeby ich napomniał, żeby ich ostrzegł, żeby oni jeszcze, kiedy jest czas na to, zmienili swoje postępowanie. I bardzo ciekawa jest odpowiedź Abrahama. Abraham mówi do niego, mają Mojżesza i proroków. Czyli co mają? Mają Biblię. No to niechżeż ich słuchają, prawda? Czyli sens tej wypowiedzi jest taki. Mają Biblię, to niech ją czytają i niech postępują zgodnie z tym, co tam jest napisane. A co odpowiada bogacz? Abrahamie, gdzie ty żyjesz? W dzisiejszych czasach? Kto dzisiaj poważnie podchodzi do Biblii, do Pisma Świętego? Kto ma czas na to, żeby tą Biblię czytać? Jeszcze na poważnie brać wszystko, co tam jest napisane. Ale jak ktoś umarły do nich przyjdzie, to takie wrażenie na nich zrobi, że powinni się opamiętać i powinni zacząć inaczej postępować. Natomiast Abraham mówi, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to pomoże im cokolwiek? Nawet gdyby ktoś z umarłych powstał, też nie uwierzą. Czy Abraham w tej przypowieści miał rację? Pamiętacie takie wydarzenie opisane w Ewangelii, że ktoś z umarłych powstał? Jeszcze miał takie same imię, jak ten biedak z tej przypowieści, prawda? Znamy historię, że przyjaciel Pana Jezusa, który mieszkał w Betanii ze swoimi siostrami, zmarł. Pan Jezus zwlekał, nie szedł tam, aby go uzdrowić. I przyszedł na to miejsce dopiero jak Łazarz już przez wiele, wiele dni leżał w grobie.
Także gdy chciał pójść tam do tego grobu, to dowiedział się, że ciało już się rozkłada i że już to czuć, że cuchnie, prawda? Mamy w Biblii opisaną inną historię wskrzeszenia tego młodzieńca z Nain, ale to było w momencie, kiedy ciało było wynoszone z domu. Co po niektórzy mogliby powiedzieć, że tam tak naprawdę ten młodzieniec nie zmarł, tylko był w jakimś letargu i tak dalej, Pan Jezus go wybudził. Kilka razy słyszałem takie opinie, że te wszystkie cuda w Biblii opisane, no to są takie właśnie niby pozorne cuda, bo tak naprawdę to była jakaś śpiączka czy coś tam. Ale tutaj w przypadku Łazarza nie ma żadnej wątpliwości. Ciało się już rozkładało, już to było czuć. I wiecie, tak jak w tej przypowieści zostało napisane, że Abraham odpowiada, że nie pośle tego Łazarza, to Pan Bóg w rzeczywistości jednak tak zrobił. Posłał kogoś, kto umarł, do tych żywych, dlatego że Bóg tak bardzo kocha każdego człowieka, że stara się na wszelakie sposoby nas uratować. I posłał tego umarłego, zbudził go z martwych, a jaka była reakcja ludzi? Czytamy w sprawozdaniu, że zaczęli się naradzać, jak zabić nie tylko Pana Jezusa, ale też tego Łazarza, który zmartwychwstał. Bo ten Łazarz był żywym dowodem na to, że Jezus jest kimś wyjątkowym, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. Ich zatwardziałość w tym grzechu była tak wielka, że nie chcieli tego przyjąć, a jeszcze naradzali się, żeby tego człowieka zabić. Po prostu zgładzić go, aby nie był dla nich tym wyrzutem sumienia. I tak te słowa, które Pan Jezus włożył w tej przypowieści w usta Abrahama, okazały się naprawdę trafione. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, jeżeli mają Słowo Boże i nie chcą tego przyjąć i nie chcą żyć według tego, to choćby ktoś z umarłych powstał, też nie uwierzą. W Ewangelii Mateusza są zawarte słowa Pana Jezusa. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, o gdybyśmy my żyli w czasach naszych ojców, a to my byśmy nie byli uczestnikami tego zabijania proroków, prześladowania ludzi posłanych przez Pana Boga. Pan Jezus potem powiedział, że przez to sami dają świadectwo, że są właśnie synami takich ludzi. Mówili o tym, co stało się w przeszłości w taki sposób, a sami prześladowali tych, którzy przez Boga zostali do nich posłani. W księdze proroka Izajasza na samym początku jest napisane takie wezwanie, które pokazuje tragedię narodu wybranego. Jak odszedł od Boga i stało się to przyczyną klęsk i nieszczęść. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemią, gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. A Bóg nie ustawał w swoich staraniach, żeby tych ludzi uratować. Chwała Mu, że wielu skorzystało z tego ratunku, ale żal każdego, kto odrzucił Boga i stało się to przyczyną jego zgubienia. Innym prorokiem, który żył 100 lat mniej więcej później i który też był świadkiem upadku teraz drugiego królestwa narodu wybranego, południowego Judy, zawarł w swojej księdze takie słowa. Na próżno biłem waszych synów,
nie przyjęli pouczenia. Wasz miecz pożar waszych proroków jak lew pożerający. Jaki był efekt tego wszystkiego? Zniszczenie Jerozolimy, rozburzenie świątyni, niewola babilońska, po prostu unicestwienie narodu, który dzięki Bożej łasce jednak się później odrodził, wrócił na to miejsce. Kilkaset lat tam mieszkał, ale potem kolejne odstępstwo, odrzucenie Mesjasza i znowu tułaczka. W księdze Amosa Bóg zawarł takie słowa. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Bóg przemawia do nas z kart Pisma Świętego. Musimy doceniać tą łaskę i to, co On dla nas zrobił. To, co zrobił przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, gdy pojednał nas ze sobą. Bo jeżeli my odrzucimy tak wielkie zbawienie, to co się stanie z nami? Mamy w Piśmie Świętym przykłady różnych zachowań i różnych ludzi. Wybierajmy te właściwe przykłady i idźmy za nimi. Jeżeli mamy Mojżesza i proroków, to ich słuchajmy i wykonujmy to, do czego Bóg nas powołał. Pan Jezus powiedział do Żydów: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. I faktycznie, w Piśmie Świętym możemy bardzo dużo o żywocie wiecznym, o życiu wiecznym przeczytać, ale musimy rozumieć podstawową prawdę, że życie wieczne jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I tak jak Jezus powiedział, Pismo składa o Nim świadectwo. Te słowa Abrahama z przypowieści: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają, ale jeżeli ktoś nie chce słuchać Mojżesza i proroków, to nawet gdyby umarły powstał, też nie uwierzy, one są prawdą. Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, aby przyjąć Jezusa, aby tutaj, na tej ziemi prowadzić życie dobre ku Jego chwale, i byśmy mogli być pewni tego, że kiedy przyjdzie ten dzień, że gdzieś pojawi się ten znak Syna Człowieczego, my będziemy wtedy z radością oczekiwać na naszego Zbawiciela, aby przyszedł i aby zabrał nas do siebie. Doceniajmy Słowo Boże i szukajmy w Nim wskazówek, drogowskazów. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, pisząc do tego młodego człowieka, napisał chyba jedne z najpiękniejszych słów na temat Słowa Bożego. Pisze tak: ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego jesteś pewny, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Nasz Zbawiciel pozostawił nam dobry przykład, za którym, jeżeli pójdziemy, na pewno nie zawiedziemy się. Powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem i faktycznie oddał swoje życie za nas. Na początku
Paweł przeczytał tutaj tekst z Księgi proroka Izajasza z 8 rozdziału. Ja przeczytam go teraz ze starego przekładu, bo troszeczkę lepiej jest to oddane. Bóg tutaj mówi do zakonu, raczej do świadectwa. Czyli do czego? Do Pisma Świętego, do Biblii. Ale jeżeli ktoś nie chce kierować się do Biblii, to czytamy, niechże mówi według tego słowa, w którym nie ma żadnej zorzy. Światło jest w Piśmie Świętym. A jeżeli ktoś nie chce słuchać Pisma Świętego, to znaczy, że wkracza na ścieżkę ciemności. Apostoł Piotr napisał, że mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak pochodni, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Bóg dał nam światło, aby oświetlało naszą drogę, aby wskazywało nam najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę do zbawienia. A my dobrze czynimy, kiedy się go trzymamy. Amen. Będziemy się modlić. Proszę, abyście powstali. Boże nasz i Ojcze, który mieszkasz na wysokim niebie, dziękujemy za Twój dar, jaki dałeś nam w Twym Słowie, w którym wskazałeś nam właściwą drogę. I dziękujemy, Ojcze, że Ty prowadzisz nas po tej drodze, strzegąc nas od wszelkich niebezpieczeństw. I prosimy, Ojcze, przymnóż nam wiary, daj nam mądrość, rozum, abyśmy zrozumieli Twoją wolę i byśmy ją zachowywali w swoim życiu. I prosimy, przyjdź, Panie Jezu, i zabierz nas do naszej Ojczyzny. Amen.